Cześć widzowie. Podczas latania samolotem Regianon 2005 trafiło mi się całkiem ciekawe starcie z tym oto graczem z klanu Liga Stalkerem. Ówże Stalker, jak się okazało, jest asem BFA G2, jeszcze większym niż ten, z którym walczyłem poprzednio. To był chyba jakiś tam Lost Connection z klanu Sobr. 16 tysięcy fragów ma na BFG 2 i poniżej 1000 zgonów. Co prawda pewnie zrobił je kampiący nad spawnem, no ale zawsze coś. Pojedynek ten jest jeszcze ciekawy z tego względu, że zamiast typowego położenia kamienia na ster kierunku, przeciwnik stosował manewr, który widzieliście w moim wykonaniu dość często. Dobra, pierwsze przejście. Oczywiście gościu chce czołówki, na którą ja się nie zgadzam. Odpowiadam Henerykowi, przechodząc w dół. A przeciwnik robi pętlę. No i dość ładnie wywinął się spod ostrzału. O, a teraz chyba się stanie to, o czym myślę. Tak, zobaczcie. Tym razem, zamiast nakurwiać jak pojebany Hinerikomi, przeciwnik zaczął mnie wciągać na climbing spiral. Ja, jak się połapałem w typie manewru, jaki on wykonuje, natychmiast zaczynam nurkować do góry, do dołu z wepem, po to, żeby nabrać od niego separacji i energii, a następnie ostrym zawróceniem w jego stronę i machaniem lotkami, żeby mnie nie trafił. No, zaczynam go wciągać w Rolling Scissors. I znowu przejście do pętli pionowej. Jak zwróciliście uwagę, o teraz będzie kolejny climbing spiral. Wydaje się, że przeciwnik jest tuż, tuż i zaraz się tam w niego wyceluje, ale to jest tylko złudzenie. Zresztą to nie takie zupełnie widzę typowe climbing spiral, bo zamiast rwać do góry, to teraz nos opuścił. No może po to, żeby nabrać łyczkę energii. No ale teraz już climbing spiral robi jak ta lala. No ale wracając. Wydaje się, że już za chwilę można będzie takiego przeciwnika zastrącić, ale jak się nie ma energii, to ten manewr jest pułapką na nieświadomych pilotów, no i kończy się dla nich bardzo smutno. Dlatego ja znowu odpuszczam i znowu w nurkowaniu nabieram separacji i prędkości, po czym splitesem zawracam w stronę przeciwnika. No teraz ma lepszą pozycję niż ostatnio, ale no... Dzięki swoim umiejętnościom unikam ostrzału. Stalker w tym momencie zobaczył, że jednak trafił na zawodnika nieco lepszego niż to się zwykle trafia w War Thunderze, no i postanowił wykorzystać przewagę swojej maszyny, jaką jest większa prędkość, no i mi po prostu spierdziela. Ale jest część dalsza, bo ja mu nie odpuściłem, tylko go tam goniłem. Wykorzystuję to zgrupowanie chmur nisko, po to, żeby powoli się nad niego zakraść. Niestety to jest zbyt groźny zawodnik, żeby mu pozwolić latać sobie tak samopas. No niestety, jakiś ciećwierz go spłoszył, a już miałem dobrą ścieżkę podejścia. No i ciećwierz płaci za to wysoką cenę. Ale tym razem ja siedzę Stalkerowi na ogonie. Energii mamy mniej więcej tyle samo, więc w tym momencie climbing spiral mu się nie uda. Próbuję więc czegoś innego w rodzaju snap rolli przechodzących
Co to przechodziło? No, w różne splitesy. No, ale w takiej sytuacji całkowicie uniknąć ognia nie jest łatwo. Wprawdzie ja go podpaliłem i chyba skrytykowałem, ale mu nie odpuszczam, zmuszam go cały czas do manewrowania po to, żeby on się dopalił. Bo znając moje szczęście, to on zgaśnie w innym wypadku. No, ale jednak pali się do końca. A tak sytuacja wygląda z perspektywy stalkera. Ze wszystkich potencjalnych celów na mapie wybiera właśnie mnie. Ja go odciągam trochę w kierunku swojego spawna, żeby mieć przestrzeń do walki z, powiedzmy, jakąś tam odrobinką gwarancji, że nikt się nie przypałęta przeszkadzać. Znaczy nikt z przeciwników. No dobra, po nieudanej czołówce odpowiada pętlą. Tutaj ładnie się wyminął. Wywinął, żeby nie otrzymać obrażeń od mojego ataku. No i najpierw typowe ster kierunku cały czas odchylony, ale próbuję zrobić climbing spiral. Jak ja zobaczyłem, że on tą climbing spiral wykonuje, no to odbijam w dół, nabierając prędkości. To powoduje, że ma sytuację strzelecką, ale odpowiednio manewrując lotkami nie pozwalam się trafić. No i wyrównaliśmy przepraszam, mniej więcej stan energetyczny i to pozwala na podjęcie manewru Rolling Scissors. No ale niestety BFG2 silnik od Radziano ma jednak wyraźnie mocniejszy, więc w manewrach pionowych ma niejaką przewagę. No i proszę, climbing spiral i mi tyćkę brakuje, ale jednak nie mogę go dojść. No, widzę sterem kierunku macha raz na lewo, raz na prawo, trochę się pewnie biedak pogubił. No, ale już zorientował się, co należy robić. Zobaczcie, jaka jest różnica prędkości. On ma 310, ja mam chyba teraz 200. Zaraz przerzucę się na mnie na chwilę. Ha, nawet nie, 180. Także on, w momencie, jak robi kolejne przejście climbing spiral do góry, no to ja bym się wypalił z energii i byłbym strasznie łatwym celem do zestrzelenia dla niego. A tak, dzięki przynurkowaniu i splitesom, nie jest w stanie we mnie trafić. Stalker się zorientował, że ta zabawa to się dla niego dobrze nie skończy, zwłaszcza że stracił cały pułap w pościgu za mną. A już tutaj moje chłopaki ze spawna nadlatują. No więc decyduje się na ucieczkę. No, trochę przyspieszę. Tam wie, że ja go gonię. Chyba nie bardzo, bo już się w chmurach schowałem.
Tutaj słychać chyba tego ćwierza nadlatującego, co go spłoszył. Tak. W tym Messerschmitt 410. No, wymija go i los Messerschmitta jest przypieczętowany. Ale w tym momencie pojawiam się ja. Tutaj bardzo ładnie im się wywinął w momencie, kiedy ja równolegliłem lot. Dzięki temu nie mogłem strzelić. Ale tutaj już chyba mogę. I trafienie w silnik powoduje pożar. Ale cały czas go cisnę, żeby nie dać mu możliwości do pionowego nurkowania z wyłączonym silnikiem i w ten sposób zgaszenia pożaru. Jak to kurde idzie? No ale po chwili pożar powoduje bardzo poważne obrażenia, no i przeciwnik dopala się do końca. A kiedy ginie, opuszcza misję. Mam nadzieję, że się podobało, no i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!